Witam serdecznie. Chciałabym dzisiaj Wam przedstawić moje zakupy styczniowe, które udało mi się jeszcze kupić w różnych odstępach czasu, więc od razu przechodzę do rzeczy. Pierwsza rzecz, pierwszy kosmetyk, który mi się skończył, to jest ten Revlon Color Stay. Ja tutaj akurat miałam ten kolor 180 Sand Beige. 30 ml. No tak jak widać, została mi praktycznie resztka tego podkładu, dlatego stwierdziłam, że kupię sobie nowy. Odcień też nie był, nie jest już taki, jaki potrzebuję, dlatego kupiłam teraz odcień jaśniejszy. Już pokazuję. Kupiłam ten. O. Ten był w kolorze 180 Sand Beige, a ten jest w kolorze 150 Buff. Tak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, zastanawiałam się nad tym podkładem Revlon Photo Ready. No i kupiłam na Allegro ten podkład i oczywiście skusił mnie też ten, dlatego że sprzedawca po prostu miał i ten, dlatego stwierdziłam, że jak już kupuję, to kupię obydwa. Za jeden zapłaciłam około 30 zł, czyli łącznie tam 60 zł plus wysyłka. I muszę powiedzieć, że ten kolor w tej chwili bardziej mi odpowiada od tego poprzednika, ponieważ akurat teraz mam jaśniejszą cerę. Przy okazji też testuję nowy sprzęt do nagrywania filmików, więc zobaczymy. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, więc one tak wyglądają. Ten jest troszeczkę ciemniejszy, jeszcze go nie stosowałam, natomiast bardzo fajne jest to, że on ma taką minimalną pompeczkę. Taka jest słodka strasznie. Na pewno bardzo precyzyjnie będzie się ten podkład po prostu go nakładać i zużywać. Nie wyciśniemy jakiegoś tam nadmiaru niepotrzebnie. Czyli tak, to jest to. Dalej kupiłam sobie taką pomadkę z Altery. Tutaj jest ogólnie wszystko napisane po niemiecku. Natomiast skończył mi się ten błyszczyk Tisane. Znaczy ten balsam właściwie to był Tisane. I on był dosyć wydajny, starczył mi na długo i też mi się po prostu znudził i stwierdziłam, że kupię coś innego. Teraz to jest taka pomadka ochronna, ona wygląda w ten sposób i właściwie ma delikatny zapach, ale praktycznie można powiedzieć, że jest bezzapachowa. Ona, z tego co czytałam na opakowaniu, ma mnóstwo olejków w swoim składzie. Teraz nie jestem w stanie przytoczyć wszystkich tych nazw, ale jest naprawdę, skład jest rewelacyjny, dlatego też stwierdziłam, że ją kupię. I jak na razie uważam, że jest lepsza od tego Tisane, dlatego że idealnie po prostu nawilża te nasze usta. Natomiast wydaje mi się, że automatycznie jakby bardziej wsiąka w te usta, a ten Tisane tak nie do końca sobie z tym radził. Okej, po prostu spieszę się dalej, bo nie wiem, na ile mi ta bateria wystarczy. W każdym razie tak, kupiłam kolejna rzecz, to jest taka szminka 170 kolor, Rimmel Alarm. I ona mi kosztowała około 7 zł. Aha, ten balsam do ust kosztował około 5 zł w Rossmanie. Tak ona wygląda. Chciałam właśnie jakąś taką czerwoną szminkę, ponieważ nie posiadam. A ogólnie, o, tak wygląda na ręce. Delikatny taki zapach. Ogólnie szminka jest bardzo ładna, tylko że ona dosyć szybko się, że tak powiem, zjada. Więc to jest jej minus. Ale kupiłam ją w Pepco za 7 zł, więc ja codziennie czerwonej szminki nie używam, więc uważam, że raz na jakiś czas może być. Dalej kupiłam taki lakier do paznokci z Vibo w Rossmanie. Około 5 czy 6 zł on kosztuje. Jest bardzo fajny, miałam go w ostatnim filmiku. Utrzymuje się nawet długo. Z tego, co tutaj jest napisane, to on zawiera jakąś tam formułę wspomagającą wzrost paznokcia. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. No zobaczymy, jak to wyjdzie. O, przybliżę go tak troszeczkę. Tak on wygląda. I szybciutko lecimy dalej. Kupiłam taką oliwkę. Jest to oliwka w żelu. Ja ogólnie bardzo lubię oliwki, tylko nie zawsze mam czas, żeby po prostu chodzić z tą oliwką cały czas, nie ubierając się, dlatego
stwierdziłam, że wypróbuję coś takiego, może ona będzie szybciej wsiąkać. I tutaj jest, one ogólnie są w rozmianie około 10 zł kosztuje taka oliwka i są jeszcze z żółtą nakrętką. Szybciutko. Kupiłam jeszcze taki balsam. To jest ta seria Eveline Cosmetics i one są, ta seria jest z kolei rozgrzewająca, też około 10, chyba 12 zł, ponieważ teraz jest dosyć zimno i no zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Rozgrzewająca jest w każdym razie. Tamta seria podobna była chłodząca. Chłodząca działała, więc zobaczymy, czy ta rozgrzewająca działa. Kupiłam takie kapsułki Gal. One tak wyglądają. I one się nazywają Dermogal A plus E, kosmetyki w kapsułkach Twist Off. Czyli mamy takie kapsułki jakby rybki, przecinamy, smarujemy sobie, znaczy nakładamy, aplikujemy na twarz i zostawiamy na przykład na noc. No, tutaj są witaminy A plus E i tam różne inne składniki. Teraz nie będę się jakoś szczególnie skupiać na żadnych, bo nie wiem na ile mi wystarczy po prostu tego, no, tej baterii w tym filmiku. W każdym razie tak, kolejny zakup. Takie perfumy z Yves Rocher Nature, właściwie to jest woda toaletowa i tutaj jej jest 60 ml, ona tak wygląda, taka jakby roślinka, zapach bardzo świeży, bardzo mi się spodobał, taki niespotykany, nie miałam jeszcze takiego zapachu i stwierdziłam, że zobaczymy. Ja wzięłam te perfumy, ponieważ uzbierało mi się ileś tam tych pieczątek i mogłam je wymienić na jakiś jeden kosmetyk, który będzie tańszy o, znaczy miałam 60 zł rabatu o, na kosmetyk, więc stwierdziłam, że wybiorę sobie perfumy, więc w sumie za perfumy zapłaciłam 20 zł. I ostatni zakup Catrice, chciałam ten cień Camelon, natomiast nie było niestety, dlatego no, kupiłam taki, on się nazywa My Souvenir from Moon, kolor numer 120. O. I on jest przepiękny, wygląda tak. I tutaj jak sobie wezmę na palec, nie wiem czy dobrze to odda czy nie. On, ale tutaj chyba coś widać. On ma takie drobinki. Bardzo ładnie to wygląda na powiece, z tym, że według mnie lepiej wygląda na powiece dolnej niż na powiece górnej. W każdym razie, o, taki jest. On kosztował około 10 zł w naturze. No, także tak to wygląda. Na razie to są wszystkie moje zakupy, które poczyniłam w styczniu. Zbliżam się do przemyśleń na temat ulubieńców stycznia. Natomiast na pewno taki filmik nakręcę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, pa, pa.